Witam serdecznie, dziś pokażę szybki i prosty przepis na ślimaczki z ciasta francuskiego z salami, szynką i sosem pomidorowym. Do ich przygotowania potrzebujemy jedno opakowanie ciasta francuskiego, około 150 g sera żółtego, 70 g szynki, 70 g salami. Do sosu potrzebujemy jedno małe opakowanie przecieru pomidorowego, pół małej cebuli, jeden wazonki czosnku. Z przypraw potrzebujemy bazylię, oregano, sól, pieprz oraz szczyptę cukru. W pierwszej kolejności zajmiemy się przygotowaniem sosu. Cebulę oraz czosnek bardzo drobno siekamy. W małym rondelku rozgrzewamy łyżeczkę oliwy. Dołożymy cebulę i czosnek i delikatnie podsmażymy. Smażymy około 1,5 do 2 minut. 2 minuty minęło, dolejemy teraz przecier. Moc palnika zmniejszamy na minimum. Dołożymy szczyptę cukru, oregano, bazylię, odrobinę soli i pieprzu. Wymieszamy i gotujemy około 10 minut do zagęszczenia sosu. W międzyczasie ser ścieramy na tarce o grubych oczkach. Sos nam ładnie odparował. Wyłączamy. Delikatnie przestudzimy i rozsmarujemy na cieście. Sos obsypiemy serem. Na ser wyłożymy salami oraz szynkę. Salami i szynkę możemy pokroić w kostkę, choć proponuję wyłożyć w całości. Nie będzie nam wypadać podczas krojenia. Wszystko ściśle zwijamy. Kroimy na paski około 2 cm. I tak przygotowane ślimaczki wstawiam do piekarnika nagrzanego do temperatury 220 stopni w opcji góra-dół na około 15 do 20 minut. Minęło 17 minut. I ślimaczki mamy gotowe. Jeśli się przepis podobał, to się bardzo cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.